Hej, cześć wszystkim. Z tej strony Blastu. Witam serdecznie w drugim odcinku Life is Strange. Czy co, skończyliśmy na głównym kampusie, także zobaczmy. Kliknijmy sobie kontynuuj. I kontynuujmy naszą przygodę, tak jak was zostawiłem. Czy to się nagrywa? Tak, nagrywa się. Tak jak was zostawiłem, Blackwell Academy. Uniwersytet w Blackwell. No i co? Gdzie, że tak powiem, poniosą nas dzisiaj nogi? Zobaczmy sobie. Plakat z zaginioną na ziemi. Nie chcemy cofać czasu. Pani Grant po lewej. Plakat z zaginioną. Spójrzmy. Rachel Amber. She looks so hopeful and pretty. I wonder what happened to her. Widzę, że bardzo rodzice zaginionej dziewczyny bardzo się zaangażowali, żeby ją znaleźć. Z drugiej strony, nie dziwię się, gdyby mi zaginęła córka, to bym chyba postawił świat, że tak powiem, do góry nogami. Takie mam trochę O, dobra, teraz. Świat bym postawił do góry nogami tylko po to, żeby ją znaleźć. Miss Grant sure is dedicated to that petition. Porozmawiajmy z nią. Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition. But would you do Miss Grant a favor and hear me out? Pewnie. Sure, I always have time for you. What's the petition? David Mattson, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high security penitentiary. David Mattson to mogłoby pomóc Rachel. I to chore. Chore może nie do końca, bo rzeczywiście to mogłoby pomóc takim ludziom, czy chociażby z tym incydentem z bronią. Więc David Mattson, może odpowiemy? David Mattson doesn't need another excuse to harass students here. Max, this isn't about personalities. This is about protecting civil rights and our school's legacy of freedom. Blackwell Academy has a noble heritage, from the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. Rdzenni Amerykanie. Blackwell jest tak stare, czy dużo pani wie? Zapytajmy o tych rdzennych Amerykanów. The Native Americans? The tribes who were here first, who welcomed the settlers. Both cultures found a mutual symbiosis and thrived. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Nie, no, uważam, że kamery w szkole byłyby mimo wszystko. Czy ja gadam troszkę jak hipokryta, bo jak byłem w technikum, czy na studiach, różne rzeczy, różne rzeczy się odwalało, czy na korytarzach, czy nie. Ale mimo wszystko, jak mamy do czynienia z zaginionymi, czy tu jakieś, chodzi o jakieś narkotyki, czy nie wiem, o tą broń, no jakiekolwiek incydenty tego typu, aż takiego typu, że tak powiem, dochodzę do wniosku, że kamery mogłyby pomóc, więc no nie, pani Grant, niestety nie podpiszemy tego. Grant, I totally respect your passion and knowledge, but some security cameras make me feel a little safer. I'm not against security, Max. We should all be concerned when private space becomes public. No, dlatego w kiblu tych kamer. Your generation has been tricked to think everything should be recorded. To będzie miało swoje konsekwencje. No nie będę zmieniał decyzji. Nie będę zmieniał decyzji. Dochodzę do wniosku, że kamera może się przydać. Może Warren SMS-a napisał? Mamy Davida, mamy Natana. Sobie zostawiam, żebyście sobie przeczytali. Tu mamy Davida Mattsona i dyrektora. Ja już nie... Zadanie odrobiłem, jeśli chodzi o tych, i przeczytałem między nagraniami. Tak samo dziennik też przeczytałem. Mamy też kolejne trzy strony, więc mamy pierwszą, drugą, trzecią. Dokładnie tak. Mamy SMS od taty? Nie. Od Warrena. To było. Cześć Max, możesz oddać mi pendrive'a? Potrzebne mi twoje miejsce. Halo? Sorki, mam obsuwę, zwariowany dzień. Spotkajmy się na parkingu, będę wyglądał szałowo, zobaczysz. Przygotuję aparat, widzimy się niedługo.
Oby. Okay, I better get to my dorm and grab that flash drive. Dobra, tylko przejdźmy sobie po całej okolicy. Naciśnij tab, aby otworzyć dziennik. Cel. O, mamy cele. Muszę zabrać z pokoju mojego pendrive'a. Mojego pokoju pendrive'a Warrena, przepraszam. Bo tu celów nie mamy nigdzie wcześniej. Zdjęcie z wystawy. Spójrzmy na nie. Mr. Jefferson has such a gift for different styles. Przechodzić przez sznurek nie możemy, skakać też się nie da. Mogę cię podeptać? Nie mogę cię podeptać. Obejrzyjmy sobie wszystkich. Evan. Album fotograficzny i on steruje dronem. Spójrzmy na jego album. Evan's portfolio always looks so uber pro. Możemy z nim pogadać. I think his name is Evan. He always looks so intense. Czy tak poważnie wygląda jak zwykły nastolatek? Znaczy, no dobra, no może nie taki Evan, zwykły. Mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple question. Who photographed the famous falling soldier? Nie mam pojęcia, strzelamy. Robert Capa. Robert Capa, of course. I love his work, despite the controversy about that photo. My. This quiet child. Ty, zgadliśmy. Halo, numer. That's why I'm here. You're a kindred spirit, Max. Would you care for a perusal of my portfolio? It's not a privilege I grant to many. I'd be honored, sir. Super, dobra, zobaczmy sobie. These photos are great. And Rachel Amber's face is mesmerizing. To jest ta laska, która zaginęła. Skromne to portfolio, patrząc na 6 zdjęć. No ale dobra. Puknęliśmy sobie jakieś info. Nie chcę cały czasu. Informacja. LP, idź do internatu. Muszę zabrać z mojego pokoju do pendrive'a, więc tam musimy iść, ale na razie tego nie chcę. Przejdźmy sobie. Luke. That's Luke Parker. Zachary pushed him into a locker last week. Go bullies. Go bullies. Hello? Max, I don't feel like talking. Co się stało? What's wrong? Nathan Prescott, little rich bitch kid. He thinks he can own people like his parents own Blackwell. Like he owns the Vortex Club. Yes, he's a nasty piece of work. Somebody needs to take that prick down. Tak będzie, albo sam się udupi. Nie, no sam się udupi. He'll take himself down. Yeah, history always proves that, right? Just wait for justice, you sheeple. O. Cofnijmy się. Cofnijmy sobie w takim razie. Hello? Pomiń, co się stało? What's wrong? Nathan Prescott. Yes, he... Somebody need... Udupić. Tak będzie. It'll happen. Karma doesn't play favorites. Yeah, history always proves that, right? No to nic nie zmieniło. Just wait for justice, you sheeple. Okej, to mi fajny kolega jesteś, Luke. Clever. Vortex Club. Bo saks miał być. Okej. Przejdźmy sobie dalej w takim razie. Tu mamy Daniela. Daniel, to jest tego, co go zaczepiali. Dzień dobry. What's up, Daniel? Oh, hi Max. Could I ask you a question? Would you mind letting me sketch you? I do put my sketches on Facebook though. Czemu nie? I'd be honored, Daniel. Makes me feel like a muse. Funny you should say that. I was just thinking about my real muse. Rachel Amber. Co? Znałeś ją? Co jej się stało? So what happened to her? There's gotta be a story. She just stopped coming to class. Some people said she ran away. Some say she jumped off a cliff. I just hope she's okay. Znałeś ją? You knew her? No, but once she asked me to draw her portrait. Oh, she was a natural. Hard to avoid her posters all over campus. Wszędzie są jej plakaty. Kills me to see her sweet face used as a crime photo. She had a good heart. Okay, why don't you start drawing me?
even though I must be a step down from Rachel. No way, you're a good substitute, Muse. Dobra zastępcza muzu, no okej. Pytanie, ile to potrwa. Oh, that's a good posture. Pytanie, ile to potrwa. Musimy iść po tego pendrive'a. Good, good. Ty! Portrait ever. Kościu! Zajebisty talent masz, naprawdę! Będzie miał swoje konsekwencje. On umieści to na Facebooka. Pytanie, czy jak umieści na Facebooka, to będą znowu z nas szydzić i nasza Max stwierdzi, jestem brzydka, jestem do dupy. Miejmy nadzieję, że nie. Wystawa pana Jeffersona, Stella. Możemy pogadać? Hey there, Stella. Hey, I know you. You're the new quiet girl in Jefferson's class. Isn't he incredible? Jest arogancki. Jeszcze nie wiemy. I'm not sure yet. I mean, he's clearly a genius, but I don't agree with everything he says. He does get a bit pretentious, but he's passionate and just says what he thinks. If Victoria wasn't all over him, I would definitely make a move. Teraz jak o tym mówisz, nie żartuj. Victoria? Victoria is pretty obvious. I don't think Jefferson is into her. I don't think she's closed the deal, but she's not the only player. Now, how do you know this? You have a lot to learn here at Blackwell. Rachel Amber absolutely had sex with him. Co ty mówisz, nie? I heard that from a good source. Znałaś Rachel? So, you knew Rachel? Not really. I saw her hanging with the other cool kids like Victoria. Not my kind of click. But I heard insane stories about Rachel. To ładnie to. Rachel dawała, że tak powiem, tyłka panu Jeffersonowi? Fajnie, fajnie. Usiądźmy sobie na fontannie, może przemyślimy to wszystko, nie? Ale ty widzisz, i mamy dwie zbieżności. This day has been so insane. Everything is happening too fast. And none of it makes any sense. These visions, this power. I keep expecting to wake up one more time. But if this is a dream, then I'm not asleep. Which means somehow I did rewind time. So there has to be a reason. And I have to find out why. Mm-hmm. No też ty taki little confused, że tak powiem, czyli takie, nie wiem, zmieszanie, takie, no, nie mamy pojęcia, co mamy robić. Będąc w jej miejscu, na jej miejscu, przepraszam, to też był taki, no, nie wiem, co się dzieje. There she is, the retro selfie master. That's me, all right. You look relaxed as usual, Hayden. It's a skill one cultivates at Blackwell. Especially when one represents the Vortex Club. Not to boast. Pogadamy Nathan Prescott. Do you really want Nathan Prescott to represent? Oh, please. Nathan is like everybody's voodoo doll. Kill the rich kid. He's all right and a fun guy to hang with. Fuck the haters. Wydaje się rozchwiany. He seems genuinely unstable to me. Nate has his extreme moments, but don't we all? I don't know yet, Hayden. Vortex jeszcze nie powiem. What the hell is the Vortex Club anyway? Seems so elitist. Only if you're not cool enough to get in. And it doesn't hurt your resume. If you say so. I do. But you should actually come hang with us one night, then you wouldn't be so inclined to gossip. Zadawać się z klubem Vortex? You mean hang with a Vortex Club? That sounds like a setup to a horrible prank. Chillax, paranoia girl. We're not that desperate for fun. We know how to do that on our own. It seems weird to think about partying with all those Rachel Amber posters up. You're high. Rachel used to hang out with us too. She was a blast. Smart, not bitchy like. Victoria. Rachel. Jeszcze pogadamy o Rachel. So you knew Rachel Amber. I knew she liked to party. Fun to be around. Oh, yeah, and she was hot.
Victoria lubiła? No to, to jest poważne pytanie. Like Rachel? She seems like the jealous type. Don't think you know Victoria so well. She respected Rachel, even if she didn't act like it. Rachel należała do klubu Vortex? Czy jestem skołowana po... Nie, no wszystko musimy wiedzieć. Rachel was actually a member of the Vortex Club? No. Rachel was like her own club. She was actually too cool for us. And I'll deny I ever said that. Co jej się stało? What do you think happened to her? Whatever happens to people who disappear without a trace? I'm more confused than before. It's such a mystery. Let's talk later, Hayden. That it is, Max. Now, I have to get my chemical on and study. We should get you and Dana out one night. Nie wydaje się groźny. Nie wydaje się, że tak powiem, przeciwko nam. Więc kto wie, może będzie naszym sojusznikiem? Jeszcze z Brooke możemy pogadać. Hi, Brooke. Let me guess. You wanna fly my drone? Czy to legal? No dobra, chciałbym. I'd love to. I love planes and balloons and... This is neither. Do you know what a drone really is? A weapon, right? You read too many conspiracy theories. This might be too complicated for you. Widać, że 2013, nie? Funny. Warren said you were smart. Please, step back. A to było niemiłe. Cofnij mnie to, bo... To było niemiłe, byłem, myślałem, że to jest step back, żeby, nie wiem, pokazać nam, czy to legalne. Is that really yours? Is that even legal? Of course. Nobody knows about it yet. Isn't it considered a weapon of war? A, czyli to nam nic nie dało, tak? Step back. Porozmawiam jeszcze raz. Max. I have to focus on making sure this drone doesn't crash. To moment, to tym dronem tam to, to ty latasz, tak? A torba? Sprawdźmy jej torbę. What a complicated name for such a tiny drone. B400. High Fly Evo. Dowiedzieliśmy się czegoś. No dobra, to możemy użyć przeciwko niej, że tak powiem. Porozmawiaj. Let me guess. To dron High Fly. That looks like a High Fly drone. Model B400 EVO. Now that's a nice piece of tech. You're full of surprises. Why would you know that? I love aerial photography. Drones are perfect for that, especially those with great range. It's a new era of images. Most impressive, Max. Warren said you were multifaceted. Here, give the drone a whirl around campus. Będziemy nim sterować? Nie. Nic nie mogę zrobić, ja mogę tylko wyjść z tego. Także możemy się przelecieć dronem i wleć w nią. Ładnie. Prawda? Ło! Dobra, wyjdźmy sobie z tego. Nice. Dobra. Przydała nam się, że tak powiem, umiejętność cofania czasu. Mogę zejść na dół? Justin, z Justinem pewnie możemy też pogadać, na pewno, że Warren's tak. Waiting for me and his flash drive in the parking lot, so I better get back to my dorm. Okej. Plakat z zaginioną i kolejny plakat. Ale tu jest jeszcze Justin. Yo, Justin. Check out the max. Come to thrash? Jazda? Thrash? You mean stage diving or... You're such a poser. If you can't even name a simple nose slide or a tray flip, you should walk on. Okej. Okay. No dobra, cofniemy się, czemu nie? Jeszcze. Jeszcze. Yo, Justin. Check out the max. Come to thrash? Przyszłam zobaczyć nose slide. I came to nose slide. But I'd love to see somebody do a tray flip. Oh, sick. You're not a poser. Nah, I just can't skate worth shit. Oh, check it. We're gonna destroy some rails for you. What do you want to see? Niech będzie nose slide. I'd love to see a nose slide. Let's get Trevor all over that action. Okej. Jeszcze treflipa se zobaczymy.
cyk. Jak już jesteśmy. Yo, just... Check out. I came to... Oh. No. To wiemy, to wiemy. Oh. Dawaj, treflipa. Go for a tree flip. Troszkę się dowiemy też. Jajka se walną. No się chłopak nie popisał. You can watch us destroy these rails. Trevor, nic ci nie jest? Nie wiem, dobrze, możemy cyknąć mu fotę, jak się wije z bólu. Pomocne. Pomocne. Dostaliśmy osiągnięcie telefotogenik. Dobra, przejdźmy się po całym kampusie, znaczy po całym przednim kampusie wiewióra. Mogę po niej deptać, ale nie mogę jej cyknąć fotki. Mamy też drzewo. Usiądź. So bizarre to be back here after 5 years. I thought I could just fit right back in at school. But with all this shit going on, I'm even more an outsider. And who can I confide in besides my journal and my camera? Man, these are supposed to be the best years of my life. This is what it's like to be alone and feel lonely at once. Wszystko. No, jesteśmy nowi w szkole. Z tego co już wiemy, jesteśmy tutaj 3 tygodnie i... Trochę lipa, bo rzeczywiście zero znajomych, zero kogokolwiek, jesteśmy sami, tak naprawdę do nikogo nie możemy zagadać, bo nie mamy... Nie mamy żadnych, wiecie, znajomych, przyjaciół. Wielozadaniowość się zajmuje, ale nie ożywia. Social media nie zastępują rzeczywistości. Przyjdź do centrum buddyzmu. Lecę. Dokuczają ci? Żaden łobuz nie wie, że jest łobuzem. Pomyśl o tym, zanim staniesz się jednym z nich. Jeśli myślisz, że jesteś łobuzem, wejdź na... Bali for you. Staniemy w twojej obronie. Badania Biblii. Poszukiwanie chrześcijanie do czytania i dyskutowania o Biblii. Dziękuję i niech Bóg was... Lecę. Dobra. No w kwestie religijne tutaj nie będziemy wchodzić, że tak powiem, zostańmy neutralni. Kolejny plakat z zaginioną. Posters over posters? Somebody really wants to find Rachel Amber. Ktoś naprawdę, komuś naprawdę bardzo zależy na... na odnalezienie Rachel. To jest chyba pływalnia. I'm so not there. Dalej wydry, dopłyniesz do sukcesu. To jest chyba basen tutaj. They sure get a lot of mileage out of otter power. Dalej wydry, drużyna pływacka. Mam jeszcze. And this is where the otters perform their aquatic magic. Dobra. Tu mamy jeszcze graffiti, czy możemy... Dokładnie tak. Spójrzmy na graffiti. Oh, that's not nice. Poor little otter. A, że rekin wydra zjada, proszę bardzo. I kiepy jeszcze są. Ew, gross. At least switch to e-cigs. Dobra. Myślę, że tutaj chyba wszystko. Tutaj chyba wszystko. Możemy iść do naszego pokoju. Ale wiecie co? Myślę, że sobie będziemy kończyć tutaj taki dzisiaj spokojniejszy ten odcinek zapoznawczy. Poznawania naszej postaci. Czy Max. Całej tej, może nie całej szkoły, bo to nie jest cała szkoła, to jest raptem dziedziniec. Niektórych uczniów naszej szkoły, także przed wejściem sobie zakończymy. Także ja nazywam się Plastuch, fajnie, że spędziliśmy razem troszkę czasu. Mam nadzieję, że się wam podobało i chciałbym utrzymać odcinki w skali, znaczy no może nie w skali, tylko właśnie w formacie 25-30 minutowych, żeby, bo ten pierwszy to był ewidentnie przegięty, znaczy ewidentnie. Z jednej strony przegięty, no bo ja też szanuję wasz czas i wiem, że dużo osób nie ma na tyle czasu, żeby właśnie oglądać odcinek do końca. Z drugiej strony ciężko było urwać akcję w połowie, także tutaj sobie możemy zakończyć. I co? Chciałbym was też zaprosić do subskrypcji kanału i
myślę, że widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.